Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejna gra. Tym razem tytuł stosunkowo nowy, Blackguards, coś dla fanów gier turowych w trochę stylu, powiedzmy, Heroesów albo King's Bounty, z większym nastawieniem tutaj na przygodę niż na ekonomię. Dawno, dawno temu, moi drodzy, jeszcze przed takimi grami jak Quake czy Wolfenstein 3D, istniała niemiecka gra fabularna nazwana The Dark Eye. Może ktoś z was pamięta, albo może ktoś z was kojarzy. Inną nazwą, która wiąże Blackguards z czymś, co możecie znać, to na przykład nazwa Drakensang. Te tytuły oraz stworzone w Blackguards uniwersum wzajemnie się przeplatają. Na początek, jeżeli chcecie, grę możecie za darmo, całkowicie za darmo, przetestować w formie dema. Wszelkie linki tradycyjnie znajdziecie w opisie. Dobra, może tak, fabularnie rozpoczynamy swoją przygodę w lochach zamku, którego właścicielem jest niejaki hrabia Uriel. Podejrzani oczywiście jesteśmy o morderstwo jego pięknej córki. Na początek naszej wspaniałej więziennej wędrówki gra powoli uczy nas mechaniki, co gdzie znaleźć, jak kliknąć, ale w sposób taki bardzo fajny, nienachalny. Mamy pełną kontrolę nad tym, co robimy, a gra jedynie daje nam odpowiednie sugestie. Chwilę po naszym oswobodzeniu się z celi dołącza do nas krasnolud, a następnie mag. Oczywiście wszyscy w trójkę postanawiamy spróbować wydostać się z tego lochu, z tego zamku. Łącznie cała gra podzielona jest na wiele, naprawdę wiele wstawek filmowych, które może nie powalają animacjami, jakąś grą aktorską, nie urywają przysłowiowo dupy, ale w mojej ocenie dość dobrze rysują jako taki wątek fabularny, posiadając postacie, które można odróżnić, czyli są w miarę różnorodne. Gdzieś tam zapamiętamy, jaka postać miała jakie cechy charakterystyczne. Przyznam, że mogłyby być troszeczkę lepiej zrobione, ale cały wątek i bohaterowie, przynajmniej w mojej skromnej ocenie, nie są po prostu wielką papką. Pierwsze, co rzuca się w oczy grając w Blackguards, to naprawdę, naprawdę, jeszcze raz naprawdę solidna, dobra, klimatyczna, niesamowita wręcz oprawa graficzna. Na początku gry może nie urywa dupy, bo walczymy za pomocą pochodni, miecza, ale kiedy już wyrobimy sobie jakieś umiejętności, zdolności, czary obszarowe, to naprawdę wygląda ładnie. Druga sprawa, która potrafi na początku zaciekawić, to fakt, że prawie na każdej mapie mamy coś, powiedzmy, do zrobienia. Możemy uwolnić więźniów, zrzucić świecznik na środek mapy, w innym miejscu musimy pozatykać otwory, z których co rusz wyłażą jakieś robale, by po prostu przestały się produkować. Jest takich smaczków naprawdę sporo, dzięki czemu każda plansza, na jakiej walczymy, jako tako różni się od pozostałych. Musimy troszeczkę pomyśleć, znaleźć jakąś taktykę, poza samą oczywiście walką. Niektóre z nich posiadają nawet zmienne pola bitwy. Przykładowo lawę, przelewającą się wodę przez mapę itd., itd., itd. Wszystkie te lokacje wykonane są naprawdę w niesamowicie, moim zdaniem, klimatyczny i dokładny sposób. Mimo że są stosunkowo małe, prawda, to na maksymalnych obrotach po prostu te mapy, moim zdaniem, zachwycają wzrok. Przynajmniej mój. Wiele razy bawiłem się naprawdę kamerą, by podziwiać sobie to otoczenie. Oczywiście w Blackguards nie zabrakło przedmiotów. Te kupujemy w różnych miastach, osadach lub zdobywamy z pokonanych przeciwników. Tutaj pewna ważna sprawa. Lokacje rozłożone są na styl ścieżek. Jeżeli zabrniemy gdzieś daleko i chcemy na przykład wrócić sobie do wyjścia z tej lokacji i tutaj dla przykładu latamy sobie po tym początkowym cmentarzu, musimy być przygotowani, że zdarzy się na przykład napad albo jakiś zwrot fabularny. Wówczas, by móc wrócić, musimy wygrać pojedynek z wrogiem stojącym na trasie do naszego miasta. To, czym Blackguards również może się poszczycić, to dość rozbudowany świat. Co najmniej, naprawdę, co najmniej kilkaset starć oraz przyzwoita ilość umiejętności, bonusów, zdolności, atrybutów, jakie rozwijamy przechodząc zapisaną nam historię. Oczywiście również zbroje, miecze, topory, kusze, rzutki, tam kostury, czary, plus do tego oczywiście zestawy przedmiotów. Czyli jeżeli założymy jakiś konkretny zestaw, na przykład pikowany, no to mamy jakieś tam bonusy. Zabawa związana z rozwijaniem i ulepszaniem naszej ekipy, no jest pełną gębą, bowiem oczywiście musimy dostosować ekwipunek danej postaci do tego, kim ta postać jest. Ale żeby wam tutaj nie słodzić, jak ta gra jest dobra czy bardzo dobra,
pora przejść do rzeczy, które delikatnie kują w tej naprawdę ładnie wykonanej graficznie grze. Kiedy, że tak powiem, przyłożyć ucho do silnika gry Blackguards, zdaje się słyszeć takie nieprzyjemne dźwięki, tak jakby ten cały mechanizm był trochę słabo naoliwiony, gdzieś było o jedno koło zębate za dużo, które co jakiś czas zaczyna tak niesamowicie, wiecie, no po prostu szczękać. Co mam na myśli? Zestawienie takiego silnika w porównaniu do tej mechaniki, jaka została zastosowana, może inaczej, mechanika rozgrywki, możliwości spaprania, na przykład rzucanego czaru, prawda? Jest to coś, co mnie absolutnie drażni. Jeszcze rozumiem nie trafić na przykład mieczem w przeciwnika czy toporem, kiedy go atakujemy, ale abstrakcja związana z niepowodzeniem rzucania wielkiego czaru, czy tam na przykład czaru leczącego, jest parodią. Ten czar czy umiejętność magiczna powinna się mniej lub bardziej udać, skutecznie albo nie. Tymczasem tu się w ogóle nie powodzi i tracimy całą turę. Przeciwnik może mieć taką samą sytuację, rzuca jakiś potężny czar, a wychodzi pierdnięcie. Loteria. Tak mniej więcej wygląda większość rozgrywek z użyciem potężnych umiejętności. Druga sprawa gryząca w Blackguards to zadania. Przynieś X, zabij Z, dotargaj swoją dupę do Y, słabo wykonane, będące tylko przeciąganiem gry. Lepiej by było, gdyby te durne zadania zamieniono na zwroty akcji w fabule albo kolejne lokacje. Do ostatnich niedobitków wad, jeżeli chodzi o jakieś niedoróbki, że tak powiem, zaliczamy oczywiście olewactwo, spaprana polska wersja językowa, pomieszane i błędne ikonki w ekwipunku. Ogólnie mówiąc, gra starcza na przynajmniej ładny tydzień gry, Oczywiście mowa tutaj o wykonywaniu rzeczy pobocznych, paru porażkach czy przegranych bitwach, czyli jest dość sporo. Wiele osób ponarzeka też na brak trybu sieciowego, to fakt, przydałby się. Jednak nie w każdej grze brak trybu multiplayer jest mocno, że tak powiem, wyczuwalny. Jeżeli dostaliśmy całkiem długą kampanię ze sporą ilością opcji, umiejętności czy przedmiotów, to jest po prostu dobrze. Dlatego Blackguards ode mnie po kilkudziesięciu godzinach zabawy dostaje prostą ocenę. 8, nawet z malutkim plusikiem na 10. Z czasem trochę mnie kłuł ten fakt, że twórcy zbyt mocno przyłożyli rękę do wyglądu gry i tutaj naprawdę brodaty stempel zajebistości, niż do mechaniki oraz rozbudowania opcji fabularnych. To chyba najsolidniejsza wada tej gry w porównaniu do najsolidniejszej zalety. Macie dostępne demo na Steamie przed ewentualnym zakupem. Każdy może pobawić się chwilę za darmo. Ja mam osobiście cichą nadzieję na jakiś dodatek, jakiś sequel, w którym te niedociągnięcia mechaniki zostaną po prostu poprawione. A kto wie, może nawet zostanie wydany jakiś tryb sieciowy. Cóż, tyle.